Nasza kariera w Forza Horizon 5 powoli dobiega ku końcowi. Do gry są dodawane rzeczy, które pojawiają się lub mają się pojawić do Forzy Motorsport. I wygląda to trochę tak, jakby twórcy Forzy Horizon 5, których już chyba zostało niewiele przy tej produkcji, skupili się głównie na produkcji nowej gry, a cały content w postaci nowych samochodów wyciągali właśnie z Forzy Motorsport. Dodatkowo mamy teraz w playlistach festiwalowych przepustkę za kulisy festiwalu Horizon. To oznacza, że możemy sobie teraz zamiast zdobywać dodatkowe samochody, dostajemy te przepustki, które możemy potem wykorzystać, aby odebrać samochody, które były w poprzednich playlistach festiwalowych. Wchodzimy sobie w samochody i tutaj w backstage. Czyli jest to dokładnie ten sam schemat, który pojawił się na końcu rozwoju Forzy Horizon 4. Właściwie pojawił się tam dość niedawno, ale to było jakby takie zakończenie playlist w Forzie Horizon 4. No i przy okazji ogłosili, że Forza Horizon 4 nie będzie można już kupić. I teraz możemy sobie na backstage'u zagłosować, które samochody mają się pojawić w przyszłym tygodniu, jako te, które będziemy mogli sobie kupić ze sklepu za zdobyte punkty backstage'u. No i te punkty możemy sobie, jak wiecie, zdobywać na kilka różnych sposobów. No właściwie chyba dwa są takie legitne. Więc pierwszym sposobem jest robienie playlisty festiwalowej. W każdym tygodniu możemy tą jedną przepustkę festiwalu sobie zdobyć. Możemy też wejść sobie do sklepu Horizon i tutaj tą przepustkę sobie kupić. Akurat mam 1300 punktów. To są punkty Forza Points. To się nazywa chyba Forzaton Points albo Forza Points czy coś takiego. No i za te punkty też możemy sobie kupić, a te punkty z kolei dostajemy za wykonanie różnych wyzwań, ale też jeśli mamy samochód, w którym jeszcze sobie nie odebraliśmy wszystkich punktów biegłości, to możemy sobie tutaj wejść i czasami w niektórych autach mamy dostępne te punkty Forzaton. I tutaj mamy tych punktów 10, no i musimy mieć łącznie 1000 punktów, żeby zdobyć jedną tą przepustkę. Trochę to takie pogmatwane, ale jest to też jakiś sposób, żeby sobie to odblokować. Aż tak zastanawiam się, no musielibyśmy dużo tych skillów ponabijać. Wydaje mi się, że z samochodów nie opłaca się jakoś specjalnie tych punktów Forzaton zdobywać. Lepiej po prostu robić jakieś wyzwania i na bieżąco robić te playlisty festiwalowe, bo z tego jest dużo punktów. Tak czy inaczej jest to ten sam schemat, który był w Forzie Horizon 4. I moje przewidywania co do żywotu Forzy Horizon 5 są takie, że prawdopodobnie w czerwcu poznamy nową część, kontynuację Forzy Horizon tej serii. I to by się nawet zgadzało, bo w tym roku mieliśmy premierę Microsoft Flight Simulator. W zeszłym roku mieliśmy premierę Forzy Motorsport. I kolejnym takim wielkim tytułem Microsoftu może być właśnie Forza Horizon. No, w tym roku mieliśmy też Call of Duty od Activision, które zostało kupione przez Microsoft, no ale to nie liczymy. Nie liczymy to jako gry studia Microsoft. Nie wydaje mi się, żeby nowa Forza Horizon była też jakimś takim ogromnym przełomem graficznym, dlatego że krążą plotki o nowej przenośnej konsoli od Microsoftu Xboxowej, które ostatnimi czasy naprawdę zyskują na popularności, a tego typu sprzęty raczej nie mają ogromnej mocy obliczeniowej, więc jedyne na co możemy liczyć to, że pojawi się jakiś nowy Xbox, ale taki stacjonarny, który będzie miał jakoś więcej mocy, na przykład wersja Pro takiego Xboxa. Moim zdaniem wsparcie dla Forzy Horizon 5 skończy się w 2026 roku, a nową odsłonę serii Horizon poznamy w przyszłym roku. Gdzieś tak w czerwcu albo gdzieś na wiosnę powinien pojawić się zwiastun albo chociaż jakiś teaser nowej części. Zawsze przed premierą nowej części Forzy Horizon każdy obstawia, w jakim kraju gra będzie miała swoją akcję. Ja stawiam na Chiny. Chociaż możliwe, że też jakiś kraj Europy może pojawić się w nowej części, ale tak bardziej obstawiałbym
No, gdzieś tam Azja, Chiny, coś takiego. Myślę, że raczej nie Japonia. Jakoś chyba Studio Playground ma jakiś uraz do Japonii. Nie wiem dlaczego. Oni strasznie lubią te takie amerykańskie klimaty. Jest też tutaj sporo samochodów japońskich, no i specjalnie też zadbali, żeby pojawiła się ta Toyota Supra MK4 w Forza Horizon 5, bo jej chyba nie było od początku. Ale takiej tematyki stricte japońskiej raczej w Forzie się unika, prawda? Tak porównując na przykład do The Crew Motor. A może właśnie unikają jej z tego powodu, że chcą, aby tej żeby ta kultura japońska nie przejadła się w piątce, a żeby zatrzęsła ziemią w szóstce. Tak czy inaczej, przyszły rok to naprawdę nie będzie dobry czas na premierę jakiejkolwiek gry, no bo przypominam wam, że jest planowana premiera GTA 6 na przyszły rok, która no na pewno przyćmi premiery wielu, wielu gier z otwartym światem. Ale z drugiej strony też myślę, że GTA 6 nie będzie takim sukcesem jak GTA 5, bo uważam, że patrząc po tych różnych filmach z przecieków, gdzieś tam na X-ie się pojawiają, gdzieś tam na TikToku widziałem, że jest parę tych filmików z wersji tej bety, no gdzieś to tam cały czas krąży. Wiecie, chodzi o ten duży wyciek z 2022 roku i cały czas gdzieś te tam filmiki po necie krążą, to ja tam nie widzę jakiejś dużej rewolucji, jeśli chodzi o GTA 6, jeśli chodzi o tą wersję, część fabularną gry. Natomiast online może być, może będzie trochę ciekawsze, ale patrząc na to, jak GTA Online się rozwinęło i co nam pokazało na przestrzeni tych lat, i ile osób to dalej gra i ile osób przejadło się już w ogóle serią GTA, to myślę, że jest jednak miejsce na nową, piękną Forza Horizon 6 w kalendarzu 2025. A zobaczcie, jaka piękna jest Forza Horizon 5. Po prostu przepiękna. To jest przepiękna gra. Zapraszam was na kolejny odcinek. Piszcie w komentarzach koniecznie, w jakim kraju wy obstawiacie, że będzie kolejna Forza Horizon. Trzymajcie się, na razie. Cześć.